Po objęciu się niniejszego badania powstał w trakcie opracowania twórczości Wasyla Walińskiego. 130. rocznicę urodzenia, którego będziemy świętować w lutym 2018 roku. Inteligentny obraz matki Eugenii Barwińskiej-Lubowicz towarzyszył wybitnemu kompozytorowi w trakcie jego całego życia. Już pod koniec życia, rok przed śmiercią, Wasyl Barwiński, przypominając sobie swe zniszczone utwory i zwłaszcza wybitne seksty, wariacje na własny motyw w stylu ukraińskim dla kwintetu smyczkowego i fortepiana, w sumie 6 wariacji, ponownie odwołał się do obrazu swojej świętej pamięci matki. Dziesięciolecie spędzone w obozach Mordowii, ciężko chora żona, źle samopoczucie, niemniej jednak kompozytor nadal nie przestawał pracować w swojej dziedzinie. Sekstet był dedykowany patriarchowi ukraińskiej muzyki Mikołajowi Wysenku. Starając się o odbudowanie z pamięci tego utworu w roku 1962, kompozytor zwrócił się do wspomnienia o okresie napisania utworu w czeskiej pracy w 1913-15 roku, w tegoczesne doświadczenie. Autor, odbudowując osobne wariacje, w szczególności piątą dumkę myśli, wspomniał o matce i w liście do rodziny Wysenki, syna Ostapa i wnuczki Rady, datowanym 28 września 1962 roku, Wasyl Barwiński pisał, cytuję: „Chciałbym was zapytać się tylko o jedno. Czy nie będziecie mieli nic przeciwko temu, że w moim sekstecie, wariacjach w całości poświęconych wielkiemu ojcowi muzyki ukraińskiej, wariacjom piątym dumkę, myśl, zadedykuję swojej świętej pamięci matce Eugenii. Kiedy bowiem pisałem ten utwór, będąc w czeskiej pracy, skończyłem już będąc we Lwowie. Zmarła nieoczekiwanie moja matka. I akurat w trakcie pisania tej dumki, myślałam dużo o matce i odbierałam wszystko tak, że się aż rozpłakało. I to właśnie na tej wariacji chciałbym umieścić drugą dedykację, tak zwaną, że ta dumka związana jest z epizodami wspomnień o mojej matce. Właśnie dzięki Eugenii Barwińskiej, pianistce, dyrygentce, twórczyni, kompozytor otrzymał początkową edukację muzyczną oraz umiejętności gry na fortepianie. Eugenia Barwińska z domu Lubowicz urodziła się 20 grudnia 1854 roku we Lwowie, a zmarła 20 grudnia 1913 roku. Pochodziła z rodu księży grekokatolickich, który dał światu sporo wybitnych działaczy ukraińskich. W roku 1874 ukończyła seminarium nauczycielskie we Lwowie. Gry na fortepiano nauczyła się prywatnie przy myśli od Franciszka Lorenza, wybitnego czeskiego organisty, kompozytora i teoretyka, oraz w Konserwatorium Lwowskim Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego w klasie Karola Mikuli, wybitnego polskiego i ukraińskiego pianisty, wirtuozy, pedagoga i jednego z najlepszych uczniów Fryderyka Chopina. 3 czerwca 1879 roku Eugenia Lubowicz została żoną pisarza i pedagoga Aleksandra Barwińskiego. Ciężkie to było brzmienie dla ukraińskiego działacza edukacji i pedagogiki, posła do Rady Państwa i do Izby Panów Imperium Austro-Węgierskiego w Wiedniu i do Sejmu Galicyjskiego, ministra oświaty i wierowyznań Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, pierwszego prezesa zreformowanego Towarzystwa imienia Tarasa Szewczenki w Lwowie, historyka, badacza literatury ukraińskiej, fundatora Ruskiej Biblioteki Historycznej, wydawcy ukraińskojęzycznych podręczników szkolnych, wybitnego publicysty i organizatora ukraińskiego życia społecznego. Jego pierwszą żoną została Zofia Szumpeter z Tarnopolszczyzny, córka zarządcy mienia hrabia Alfreda Borkowskiego w Szlachcińcach Romana Szumpetera, pochodzącego z Czech, oraz Juliany Bielińskiej ze wsi Marlawa koło Czartkowa. W tym ślubie urodziło się dwójka dzieci: Wołodymyr zmarł w wieku dzieci.